Neil Donald Walsh. W domu Boga. W życiu, które nigdy się nie kończy. Cudowne przesłanie miłości w ostatniej rozmowie z Bogiem. Rozdział 22. Dziesiąte przypomnienie ani trochę mnie nie zaskakuje, ani nie zapiera tchu w piersiach swoją oryginalnością. Jestem pewien, że nie. Ale powinno zapierać dech w piersiach swoim znaczeniem. Nie będzie nic bardziej znaczącego w całej tej rozmowie. Kiedy wiesz, że życie jest wieczne, nigdy więcej nie boisz się śmierci, ponieważ widzisz i rozumiesz jej naturę, cudowność, chwałę, doskonałość i nieskazitelny dar, jakim jest. Może pewnego dnia napiszę osobną książkę. Śmierć, nieskazitelny dar. To byłaby bardzo dobra książka. Mały podręcznik, mała książka instruktażowa dla umierających i ich bliskich. To byłby niezwykły wkład. W międzyczasie musimy dokończyć tę rozmowę, abyś ty i inni, którzy głębiej zgłębiają te tematy, mogli je lepiej zrozumieć. Pytanie nie brzmi teraz, czy po zakończeniu tej rozmowy zrozumiesz to, co zawsze chciałeś zrozumieć, ale czy uwierzysz w to, co poznasz. Dlaczego miałbym w to nie uwierzyć? Ponieważ ludzkości zawsze najtrudniej było uwierzyć w najwspanialsze prawdy, a prawdy o śmierci są najwspanialszymi prawdami ze wszystkich. Muszę przyznać, że to wspaniałe prawdy. Tak bardzo chcę uwierzyć w każde słowo. Mam tylko nadzieję, że są prawdziwe. Widzisz? Już je kwestionujesz. O wy małej wiary, czy nie widzicie, że kwestionując je, kwestionujecie swoje ja? Jeśli kochasz prawdy, które znajdujesz w swojej duszy, nie porzucaj ich, ponieważ ktoś spoza twojej duszy nie zgadza się z nimi, wyśmiewa je lub kwestionuje. Nie mówisz, że twoja prawda jest prawdą. Mówisz, że jest twoją prawdą. Nie ma czegoś takiego jak prawda. Już to przerabialiśmy. Niech wystarczy, że nawiążesz kontakt ze swoją prawdą. To jest moja prawda. To, co zaczynam rozumieć poprzez rozmowę z tobą, jest moją prawdą. To wystarczy. To w zupełności wystarczy. W rzeczywistości to więcej niż wystarczy. To jest bardzo potężne. Czy wiesz, jak potężne jest skontaktowanie się z własną prawdą? O czymkolwiek? Inni również skontaktują się ze swoją prawdą w wyniku tej rozmowy. Ponieważ tak naprawdę nie jest to tylko twoja rozmowa, ale także ich. Każdy, kto czyta te słowa, stworzył tę rozmowę. Czy wiesz o tym? Czy wiesz, że czytając te słowa, tworzysz to, dokąd one dalej zmierzają? To zdumiewająca koncepcja. Trudno mi się w tym połapać, ponieważ koniec tej książki już istnieje. Moglibyśmy teraz przejść do końca i zobaczyć, co tam jest napisane.
Jeśli więc my wszyscy, którzy ją czytamy, tworzymy ją na bieżąco, to dlaczego koniec już istnieje? Książka na półce w bogato wyposażonej bibliotece też już istniała, ale nie istniała w twojej rzeczywistości, dopóki jej tam nie zobaczyłeś. Wszystko, co stworzyłeś, już tam jest. Wszystko. Fakt, że to już tam jest, nie oznacza, że tego nie stworzyłeś. Oznacza to po prostu, że nie jesteś świadomy, że to stworzyłeś. Ponieważ z miejsca, w którym się teraz znajdujesz, w kontinuum czasoprzestrzennym, nie możesz tego zobaczyć. Czy wiesz, jak bardzo to wszystko jest skomplikowane? Myślę, że mam całkiem dobry pomysł. Jestem teraz taki szczęśliwy. Czuję się tak, jakby przekazano mi informacje stojące za kosmologią wszechświata. To jest mechanizm życia i śmierci. Więc przypuszczam, że teraz mogę iść naprzód i umrzeć. Zdecydujesz się umrzeć, gdy twoje życie na Ziemi będzie spełnione. Twoje życie na Ziemi będzie kompletne, gdy doświadczysz wszystkiego, po co tu przybyłeś. Albo kiedy uświadamiam sobie, że nie doświadczyłem wszystkiego i że nie ma innego sposobu, aby doświadczyć wszystkiego na ścieżce, którą wybrałem. Nie, stanowczo nie. To nie może się zdarzyć. Nikt nie umiera, nie doświadczywszy wszystkiego, po co przybył do świata fizycznego. Co? Powiedziałem, że nikt nie umiera, nie doświadczywszy wszystkiego, po co przybył do fizycznego świata. Nie ma czegoś takiego jak bycie niekompletnym. To właśnie należy rozumieć przez 11. przypomnienie. Moment i okoliczności śmierci są zawsze doskonałe. Wierzę w to, ale jak rodzić dziecka, które zostało zgwałcone, okaleczone i zamordowane, może nazwać okoliczności takiej śmierci idealnymi? W jaki sposób ludzie, którzy widzieli, jak ich ukochana osoba ginęła 11 września, akceptują taką śmierć jako idealną? Strasznie dużo tu wymagasz. To przekracza granice łatwowierności większości ludzi. Powiedziałem już, że elegancja projektu życia jest jak płatek śniegu. Wydaje się zbyt doskonały, by w niego uwierzyć, zbyt dobry, by był prawdziwy. A jednak, mówię ci to, pocieszenie dla pogrążonych w żałobie znajdzie się w pewnej wiedzy o niezawodnej doskonałości Boga. Bóg jest doskonały, zawsze i wiecznie. Teraz pozostała ci tylko jedna rzecz do zrozumienia. Kim i czym jest Bóg? Mówiłem ci już wielokrotnie w naszych rozmowach i powiem tobie tu i teraz, jeszcze raz i ostatecznie. Bóg i życie to jedno i to samo. Dlatego kiedy mówię, że Bóg jest doskonały, mówię, że życie jest doskonałe. I takie jest. System spoczywa w doskonałej równowadze z samym sobą. Wszystkie rzeczy dzieją się w idealnym momencie i w doskonały sposób. Nie zawsze można to dostrzec, postrzegać z niezwykle wąskiej perspektywy ludzkiego doświadczenia. Jest to ograniczenie świata fizycznego. Jest to jednak ograniczenie, które można przezwyciężyć.
Wielu proroków i mędrców przezwyciężyło to ograniczenie percepcji, wybierając inną perspektywę, patrząc na życie w nowy sposób. Niestety, ich przesłania są często ignorowane. Ich spostrzeżenia są często umniejszane. Często oni sami są potępiani. I tak ślepi nadal prowadzą ślepych, ponieważ nie słucha się tych, którzy widzą. Dlatego niech słuchają ci, którzy mają uszy ku słuchaniu. Niedoskonałość jest niemożliwa w Królestwie Bożym. Tak, ale co z tym tutaj na ziemi? Tu na ziemi jest Królestwem Bożym. Nie ma miejsca, które istnieje, a które nie jest częścią tego Królestwa. Widzisz, tutaj na ziemi mamy to wszystko rozdzielone. Uważamy, że życie na ziemi jest próbą i uciskiem umożliwiającym nam wejście do Królestwa Bożego. I to jest nasz pomysł, że śmierć jest sposobem, w jakim się tam dostajemy. Nie ma sposobu, aby dostać się do Królestwa Bożego. Nie jest to miejsce, do którego można wejść lub z którego można wyjść. Jest to miejsce, w którym zawsze jesteś. To jedyne miejsce, w którym możesz kiedykolwiek być. Czasami wydaje się, że tak nie jest. To dlatego, że nie pamiętasz, kim jesteś i nie traktujesz innych takimi, jakimi są. Gdybyś tak robił, doświadczyłbyś nieba na ziemi. Byłbyś w domu z Bogiem. Wszędzie i zawsze. Czy jest jakikolwiek sposób, by ludzie kiedykolwiek to pojęli? Rozmowy takie jak ta są jednokierunkowe. Nie zatrzymuj tej rozmowy dla siebie. Upewnij się, że dotrze ona do jak największej liczby odbiorców. Podziel się z nią, ze światem. Ale najpierw przenieś znaczenie tego przesłania głęboko do swojego życia. Dostrzegaj Boga w każdym i we wszystkim i postrzegaj wszystko jako doskonałe. Wspomniałeś o tym wcześniej, kiedy rozmawialiśmy o ludziach czujących się ofiarami. Zasugerowałeś, abyśmy zmienili naszą perspektywę i postrzegali wszystko jako doskonałe, nawet jeśli z ludzkiego punktu widzenia tak nie jest. Być może szczególnie wtedy, gdy tak nie jest, ponieważ taka świadomość przyniesie ci spokój pośród zamieszania, odpoczynek w przestrzeni zmęczenia, przebaczenie w chwili, gdy może pojawić się uraza i złość oraz większą miłość do życia niż kiedykolwiek dotąd doświadczyłeś. Szukaj doskonałości w każdej chwili. Szukaj jej pilnie, wiernie. Wiedz, że ona tam jest i że ją znajdziesz, jeśli tylko będziesz głęboko szukać. A teraz, czy pamiętasz, kiedy powiedziałem dość wcześnie w tej rozmowie, że będziemy mieli kolejną okazję do zbadania tej idei doskonałości i że zamierzam poprosić ciebie, abyś dał mi tego przykład? Cóż, poproszę cię teraz o opowiedzenie historii Billego z twojej pracowni. Wiedziałem. Wiedziałem wtedy, że to jest to, o czym chciałeś wspomnieć. To pierwsza rzecz, o której pomyślałem, kiedy zacząłeś o tym mówić. Dobrze. Opowiedz więc
tę historię. Jasne. Helen była jedną z 97 uczestniczek jednego z moich szkoleń pod tytułem Tworzenie siebie na nowo, które odbywały się w tygodniu między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, każdego roku przez ostatnie 10 lat. W ostatnią noc sesji przed naszym rytuałem postanowień noworocznych Helen podniosła rękę i poprosiła o mikrofon. W tym tygodniu wiele słyszałam o tym, że Bóg jest naszym najlepszym przyjacielem, że jest cudowny i kochający i że powinniśmy rozmawiać z Bogiem każdego dnia, zaczęła. Cóż, gdybym rozmawiała z Bogiem, powiedziałabym mu, że jestem na niego cholernie zła. W porządku, powiedziałem. Bóg sobie z tym poradzi, ale czy z tobą wszystko w porządku? Nie, powiedziała, a jej głos drżał. Więc o co jesteś taka zła na Boga? Helen wzięła głęboki oddech. Prawie 21 lat temu adoptowaliśmy chłopca. Przez 5 lat bezskutecznie próbowaliśmy mieć dziecko. Wyglądało na to, że nigdy nie zostaniemy rodzicami. Mój zegar biologiczny się kończył. Więc adoptowaliśmy Billiego. 3 tygodnie później odkryłam, że jestem w ciąży. Urodziłam dziecko, kolejnego chłopca i wychowywałam ich oboje jak własnych, chociaż powiedzieliśmy naszemu pierwszemu synowi, gdy trochę dorósł, że został adoptowany. Chcieliśmy być z nim szczerzy. Powiedzieliśmy mu, że kochamy go tak samo jak jego brata i wiedzieliśmy, że nasze czyny mu to pokazywały. Billy miał 8 lat. Musiał niewinnie podzielić się tą informacją z niektórymi dziećmi w szkole, ponieważ pewnego dnia wrócił ze szkoły bardzo zły. Na placu zabaw dokuczano mu, że nie ma mamy. Wiesz, jakie potrafią być dzieci. Czasami potrafią być bardzo okrutne. Mówiły takie rzeczy jak: Billy jest tak brzydki, że nawet jego mama go nie chciała. W każdym razie wrócił do domu bardzo zraniony i wściekły, chcąc wiedzieć, dlaczego jego mama go oddała i domagając się, by dowiedzieć się, kim ona jest i natychmiast się z nią zobaczyć. Oczywiście czułam się okropnie. Po pierwsze z powodu udręki i bólu, przez które przechodził Billy, a po drugie z powodu samej siebie. Przepełniał mnie smutek, bo oczywiście czułam, że jestem mamą Billego. Stałam tam, przypominając sobie noce, kiedy zmieniałam pieluchy, pielęgnowałam go w chorobie i wszystkie te rzeczy, które robią mamy. I serce mi pękało, że Bill nie postrzegał mnie już jako mamy, nie myślał o mnie w ten sposób. Ale zrozumiałam, muszę zrozumieć i obiecałam mu, że kiedy dorośnie, jeśli nadal będzie czuł, że tego chce, spotka się z mamą. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by ją odnaleźć i zaaranżować to spotkanie. Billemu to nie przeszkadzało, ale nigdy nie pozbył się gniewu. Miał w sobie ten gniew przez resztę dzieciństwa i do okresu nastoletniego, który był dla nas bardzo trudny. Wszyscy przez to przeszliśmy, ale nie było to łatwe dla żadnego z nas w rodzinie, a już na pewno nie dla mnie. Kiedy Billy dorósł, ponownie rozmawialiśmy o spotkaniu z jego matką i umówiliśmy się, że kiedy skończy 18 lat, zacznę jej szukać, jeśli nadal będzie tego chciał. Przez resztę swoich nastoletnich lat przypominał mi o tej obietnicy. W końcu nadeszły 18 urodziny Billego. Tego dnia zginął w wypadku motocyklowym. Uczestnicy spotkania wydali z siebie zbiorowe westchnienie. Nagle energia Helen zmieniła się w gniew. Teraz chcę od ciebie, żebyś mi powiedział, warknęła. Jak jakikolwiek kochający Bóg
mógł na to pozwolić właśnie wtedy, gdy Billy miał spotkać się ze swoją matką. Właśnie wtedy, gdy jego ojciec i ja mieliśmy pogodzić się z napięciem, jakie jego tęsknota wywierała na nasz związek. Powiedz mi, dlaczego Bóg miałby to zrobić? Pokój pogrążył się w ogłuszającej ciszy. Zatrzymał mnie chłód. Przez chwilę wpatrywałem się w Helen, po czym zamknąłem oczy i pogrążyłem się w sobie. Usłyszałem swoje myśli. Dobra, Boże, to jest to. Nie wiem, co powiedzieć. Musisz mi pomóc. Nagle moje oczy się otworzyły, a umysł przepełnił. Wypowiedziałem słowa, które usłyszałem w głowie, zanim miałem szansę je ocenić lub zredagować. Billy zmarł tego dnia, ponieważ był to dzień, w którym obiecano mu, że spotka się z matką. I tak się stało. Tego dnia jego matki nie było na tej ziemi. Pokój ponownie odetchnął. Ktoś wyszeptał stanowczo: tak. Ktoś inny otwarcie się rozpłakał. Kontynuowałem. Nie ma czegoś takiego jak przypadek. I nic nie dzieje się przez przypadek. Otrzymałaś biologicznego syna, mimo że nie byłaś w stanie zajść w ciążę. I wyglądało na to, że nigdy nie będziesz w stanie tego zrobić, ponieważ istniał plan, większy plan w tym miejscu. Otrzymałaś ten szczególny dar w postaci biologicznego syna w zamian za twoją gotowość do przyjęcia Billego, zapewnienia mu domu, kochania go i wychowania jak własnego oraz opieki nad nim, dopóki nie będzie gotowy na spotkanie z matką, a ona będzie gotowa na spotkanie z nim. Dzień śmierci Billego był najszczęśliwszym dniem w jego życiu. Jego wdzięczność dla ciebie za doprowadzenie go do tego momentu jest wieczna. Otacza twoje serce nawet teraz i tworzy z tobą wieczną więź. W projekcie życia jest doskonałość w każdej ludzkiej okoliczności i doświadczeniu, w każdym stanie. Naszą możliwością jest zauważenie tego. To jest również nasze uwolnienie, nasze zbawienie, koniec naszego cierpienia i bólu. Twarz Helen natychmiast się zmieniła. Chwilę wcześniej była przepełniona gniewem, a teraz promieniała. Całe jej ciało zdawało się być pozbawione wszelkiego napięcia. Po raz pierwszy od bardzo dawna wyglądała na zrelaksowaną. Łzy spływały jej po policzkach, nawet gdy uśmiechała się z blaskiem, który wypełnił cały pokój. Opowiedziałem tę historię, ponieważ chcę, aby wszyscy wiedzieli to, co teraz wie Helen i wszyscy inni uczestnicy tego spotkania. Istnieje magiczna formuła, która została nam dana przez niebiosa. Jest to formuła, dzięki której cały smutek, cały gniew, cała negatywność otaczająca każde ludzkie doświadczenie zostaje rozpuszczona. Jest to formuła, która pozwala nam stworzyć siebie na nowo. Jest to formuła łatwa do zapamiętania i zawarta w trzech słowach. Zobacz tę doskonałość. Ale czy to działa? Czy to naprawdę działa? W Sylwestra Helen wręczyła mi notatkę, którą napisała, gdy wróciła do swojego pokoju po spacerze pod czystym, rześkim niebem Colorado poprzedniej nocy. Podobnie jak Robert Frost i Liesel Miller, ona również zwróciła się do poezji, aby wyrazić piękno swojej świadomości. Przyszłam tu z ciężarem w sercu, sercem, które boi się płakać. Minęły prawie 3 lata, odkąd Billy odszedł, a ja nie mogłam się pożegnać. Stałam samo obok jego grobu i nie mogłam nawet płakać.
Mieliśmy umowę, powiedziałam mu. Zostawiłeś mnie na lodzie. Minęły prawie 3 lata, odkąd Billy odszedł. Bóg nie uznał za stosowne spróbować ukoić ten ból, uleczyć to serce, dać mi łzy do wypłakania. I wtedy Bóg przemówił. Wskazał, że chociaż próbował, moje serce było zamknięte i nie mogło usłyszeć jego delikatnego, odwiecznego westchnienia. I choć był to tylko Neil, którego głos przyniósł wiadomość z wysokości, mój duch usłyszał dziś słowa Boga. A teraz moje oczy mogą płakać. Wybrałam się na spacer tej gwiaździstej nocy. W końcu nadszedł czas, by spróbować znaleźć radość, by uwolnić mego syna. Nadszedł czas, by się pożegnać. I kiedy to zrobiłam, spadająca gwiazda zatańczyła po całym niebie. Koniec rozdziału 22.